co daje przede wszystkim zawarcie umowy najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego. Umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego jest bardzo pomocna w sytuacji, kiedy lokator nie płaci i nie chce opuścić nieruchomości. Jeżeli całą procedurę załatwimy poprawnie i zadbamy o odpowiednie załączniki, o których za chwileczkę powiem, wówczas możemy zastosować taką uproszczoną eksmisję i ostatecznie lokator, który nie zechce się dobrowolnie wyprowadzić, może nawet zostać przeniesiony do schroniska bądź noclegowni. W przypadku zwykłych umów najmu takiej możliwości nie ma.